No nie mam już po prostu fizycznie miejsca, a sprzętów przybywa. Kolejny karton do nas dotarł, a w nim oczywiście drukarka. I to będzie, żebym nie pomylił, Sovol SV01. Ciekawa drukarka o dużym polu roboczym. Sam jestem bardzo zainteresowany złożeniem tej konstrukcji, ponieważ według specyfikacji jest to całkiem ciekawy sprzęt. Czy sobie poradzę, jak mi pójdzie, zaraz zobaczycie. Mam nadzieję, że pójdzie to łatwo i szybko i przyjemnie, jak zawsze. Dobra. I będziecie wszystko widzieć wraz ze mną, jak zawsze, nie? Instrukcja po angielsku. Patrzę od razu, ile kroków jest. Niedużo. Więc myślę, że będzie to konstrukcja taka do szybkiego montażu, co lubię, słuchajcie, bo powiem szczerze, przy szczególnie chyba Anet, tam było tyle roboty, wszystko w drzazgach, że tak powiem. Dobra, no to instrukcję mamy. Jedziemy dalej, co tutaj mamy. W górnym blistrze, w górnej tej piance, ale powciskali. No normalnie nie idzie wyciągnąć, słuchajcie. Cóż tu mamy? Mamy małą rolkę filamentu. Białe PLA, czyli standardzik. Do wydruku jak znalazł. Tym bardziej, że słuchajcie, te filamenty, sample, które oni dostarczają wraz z drukarką, uwierzcie mi, że to są naprawdę niezłe filamenty, bo te pierwsze testowe wydruki zawsze wychodzą genialnie. To ma być ten taki, wiecie, pierwsze zachłysnięcie się jakością druku, że kurde, wychodzi idealnie i tak faktycznie jest. Dobra, kabelki, trochę śrubek, czujnik chyba końca filamentu. Zaraz wam wszystko będę opowiadał. Dobrze, przewody na bok, bo to będzie jeszcze za chwilę do użycia. I coś tutaj jeszcze jest. O. I tutaj będzie wyświetlacz. Podobne, nie? Podobne, jak nie powiem co. Ale podobne. Kto wie, ten wie. Dobra, to na bok. I tutaj już nic nie ma. Idziemy dalej. Drugie piętro. Wszystko jest naprawdę bardzo dobrze zabezpieczone. Więc to jak najbardziej na plus. Bardzo mi się to podoba. Sam karton również jest bardzo gruby. Uwierzcie mi, że czasami przychodzą do nas drukarki w takim kartonie, że strach wysyłać coś takiego, a jednak wysyłają. A tutaj widzę, że jest bardzo ładnie to zrobione. No i dobra, wyciągamy w takim razie bramę. Brama i tutaj musimy się dostać do reszty. Okej, chyba to już wszystko razem wyciągnę. Powinno się udać. Dobra. Ciężko. Jest to wciśnięte wszystko i sama ta dolna część też sporo waży. (Śmiech)
Trzeba też tutaj uważać na wszystkie przewody, które... Normalnie muszę to jakoś inaczej zrobić. Dobra, jest. I tutaj luzem znajduję jedno kółko. Ciekawe, że jest odkręcone od poziomowania stołu. Od razu to dokręcę. Dziwne, żeby coś takiego się odkręciło, ale odkręcone było. I dobra. I to już byłoby wszystko. Więc teraz muszę to... Jest. SV01 przed wami. Czyli... Dół, pod spodem mamy całe sterowanie, zasilacz, wszystko jest obudowane. Tutaj przewody, o, teraz będziecie widzieć, tutaj przewody do wyświetlacza i do sterowania. Oś Y porusza się po profilu 20x40. Widzicie te luzy, więc to wszystko trzeba skorygować koniecznie, ponieważ w ten sposób oczywiście pracować to nie będzie. Co ciekawe, widać tutaj, że brama była montowana. Są odciski tutaj w miejscu, gdzie brama będzie przymocowana, więc raczej jest to sprawdzane przed wysłaniem. Ale to tym bardziej dziwi mnie, że takie luzy tutaj są. Ale zaraz się tym zajmiemy. Dobrze. Czyli instrukcja w rękę. Chwila muzyczki dla was, a ja buduję drukarkę. Spotykamy się za parę minut. Thank you.
Jestem już z Wami. Sowol SV01 odpalony. Jak widzicie, drukuję. Powiem szczerze, konstrukcja jest naprawdę banalnie prosta. Chyba najprostsza ze wszystkich drukarek, które do nas przyszły. Były tutaj tylko dwa rodzaje śrub, 6 sztuk. 4 śruby, żeby przymocować bramę i 2 śruby, żeby przymocować filament. I to wszystko. Cała reszta była przygotowana do montażu. Naprawdę banalnie, banalnie proste. Jedna moja uwaga. Nie wiem, może gdzieś tutaj się przesunęły te takie skówki, na których są opisane przewody, ponieważ nie było tutaj u mnie opisane, gdzie, który kabelek podłączyć do wyświetlacza. Tam są dwa i są dwa takie same. I ja wziąłem pierwszy przewód, ponieważ był dłuższy, więc wydawało mi się, że logicznie będzie użyć dłuższy, który idzie do dalszego gniazda. Wydawało się, że jest na odwrót, więc to zgłoszę do producenta, bo jestem ciekaw, czy to przypadek, czy po prostu może gdzieś ta skówka właśnie z napisami gdzieś się zawieruszyła. Poza tym cały stół, który jeździ po profilu tutaj tym 20x40, jest na 6 kołach. Nie na 4, tylko jest 6. To, co pokazywałem, że było luźne, sprawdziłem i praktycznie wszystkie osie były luźne do transportu. Więc tutaj to jest banalnie proste również. Wszystkie koła z jednej strony zawsze są na mimośrodach, więc klucz płaski przekręcacie do tego stopnia, żeby jeśli na przykład tutaj jest ten mimośród, tutaj z drugiej strony nie ma, kręcicie kółkiem delikatnie. Jeśli nie możecie nim już obrócić, to znaczy, że ten mimośród dociągnął prawidłowo z odpowiednią siłą i to wszystko. Czyli dociągamy śruby mimośrodowe do kół osi Y, osi Z w górę i osi X tutaj za karetką. Tutaj jest tak zwany direct drive, czyli nie ma żadnych rurek teflonowych. Jest silnik przy ekstruderze i wszystko jest pozamykane. Jak widzicie, drukuje idealnie. I powiem szczerze, jest to w sumie chyba... Nie, przepraszam, chciałem powiedzieć, że pierwsza drukarka z Directem, ale 3D Gens 1 również tam było chyba Direct. Tutaj wszystkie Endery to są Bowdenowe, tak? Czyli mamy ekstruder z boku, silnik, który przepycha ten filament i jest wkładany do tutaj do hot endu. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Filament jest wciągany i silnik jest tutaj. Jest przepychany z radełka bezpośrednio do hot endu. I oczywiście to waży swoje. Przy Bowdenie ten silnik i ekstruder jest z boku. Tutaj jeździ sama głowica. Więc to miejsce na pewno waży więcej w Direct Drive. Ale ma oczywiście swoje plusy. Można drukować doskonale filamentami właśnie, które są bardziej elastyczne, bardziej powiedzmy problematyczne. Świetnie, że taka drukarka do nas dotarła. Co dalej? W tej drukarce jedynym elementem, który tutaj zauważyłem drukowanym, jest dysza kierunkowa do chłodzenia dyszy właśnie do druku. I to wszystko. Ta turbinka, która tutaj jest, jest większa. Ona to jest 40x20, więc jest większa, bardziej wydajna niż te, które widzieliście w Enderach. Malutki, natomiast też to jest chyba 40. Poczekajcie, miarka w rękę. Czy nawet nie? Nie, no dobrze, 40. Nie wiem na jaką grubość, bo nie widać kuler do
do tego, do radiatora. Można później byłoby to razem zobaczyć, jakie jest klasy. Może to będzie można wymienić i jeszcze wyciszyć tą drukarkę. I cała reszta jest, słuchajcie, wykonana z profili aluminiowych albo stalowych blach pogiętych, takich 2-3 mm. Naprawdę wykonanie klasa. Jeśli chodzi, no to porównuję do Blenderów, nie? Że tutaj jednak jest to zrobione, wydaje mi się, że bardziej porządnie. Jest oczywiście właśnie tutaj u góry jest czujnik końca filamentu, więc też świetnie, że to dodano. No i co jeszcze? Jak widzicie, odpaliłem, drukuję, leci raft pod jakąś kostkę testową z karty pamięci. I tyle. Myślę, że na tym ten odcinek zakończymy. Ja poczekam jeszcze do końca wydruku, pokażę Wam jeszcze to oczywiście, jak to wyszło. I na pewno z tą drukarką jeszcze się spotkamy. Teraz pozwolicie parę dni, powrzucam tutaj jakieś testowe wydruki. Zobaczymy, jak sobie radzić z innymi filamentami. Póki co naprawdę kciuk w górę ode mnie, bo bardzo łatwa w montażu. I o to chodzi. Co nie powiedziałem, to pole zadruku i tutaj mamy 300x260x300. Więc jak widzicie, sama brama w górę jest dosyć spora, więc sporo się tam zmieści. Dobrze, to ja zostawiam drukarkę. Ona sobie poradzi doskonale beze mnie, a z Wami się widzimy już niedługo. Dziękuję za lajki. Wciśnijcie również dzwoneczek. Będziecie mieli powiadomienia. YouTube naprawdę robi czasami cyrki, ukrywa jakieś te filmy, nie wiem o co chodzi, więc jeśli chcecie być na bieżąco, czy na kanale Druk 3D, czy Domi Drewno, Testy TV, na zdrowie, Blondynka potrafi w tych wszystkich miejscach, do tych wszystkich miejsc Was serdecznie zapraszam. Na razie. Postscriptum, bo zapomniałem jeszcze dodać, co było w zestawie, jeśli chodzi o jakieś dodatkowe rzeczy. Był jeszcze drugi przewód brytyjski z wtyczką angielską. Jest oczywiście szpachelka, są obcinaczki, jest cały zestaw kluczy imbusowych, kluczy płaskich, jest dodatkowa dysza, jest czyścik do dyszy, jest czytnik kart microSD, 8 giga karta SD jest w środku, był przewód jeszcze USB na mini USB, trochę ten trytytek. Tutaj widzicie, jeszcze przewód leży, lata luzem, później go gdzieś pomyślę, gdzie go jeszcze dowinąć. Także praktycznie kompletny zestaw, który będzie Wam potrzebny do rozpoczęcia przygody z drukiem 3D. Wydruk zakończony, godzina 51 minut. Nie ma jak oszczędność druku, nie? Kostka 30x30, raft do tego z 60 albo 80 mm, więc nie wiem, kto to wymyślił, ale dobra, niech im będzie. Wyłączamy to w takim razie. Sprawdzimy, jak to trzyma. O, odpadło samo. Dobra. Jestem ciekaw, jak to trzyma wymiary. I zaraz Wam też zrobię zbliżenia na ten obiekt, ponieważ wygląda naprawdę dobrze. No ale teraz suwmiarka. 30,09. 30,13. O, tutaj w Z jest zdecydowanie chyba. Właśnie nie wiem, czy ten raft tutaj nie rypie sprawy. A nie, sorry. 30, 10. No więc 0,1 mm jest rąbnięte. Ale widzę, że jak chwyci się, to różnie jest. 30,03. 30,10, 39, 30,02. Jakość myślę, że jest naprawdę niezła. Zdecydowanie na początku było jeszcze za wysoko, można było ciut opuścić, co później zrobiłem w czasie druku oczywiście,
po prostu pokrętłami. Cztery pokrętła, ten sam obrót, najprostsza sprawa do korekcji. No i jeszcze nie powiedziałam jednej rzeczy, że jest tutaj szklany blat. To też fajnie. Można to klipsy sobie zdjąć, żeby nie szarpać się z drukarką. To szkło z jednej strony jest gołe, a tutaj jest natryśnięty taki pattern, takie kropeczki, nie? I to zdecydowanie też pomaga przy trzymaniu. Aha, i jeszcze jedna rzecz, przepraszam, widzicie, tych rzeczy trochę było. Podałem wymiary, ale później jeszcze sprawdziłem w konfiguracji. Dziwne, bo tutaj ja przeczytałem przecież z instrukcji, nie? To były tutaj dane, które producent podaje do wprowadzenia do konfiguracji kury. Tutaj jest podane 300, 260, 300. A jak sprawdziłem później w samej informacji z AliExpress, to było 240 na 280 na 300. Takie rozbieżności. Dobrze, ja się cieszę. Wydruk pierwszy wyszedł bardzo dobrze. Zapraszam Was na kolejny film już wkrótce. Do zobaczenia.